Cześć, siemanko, witajcie w podsumowaniu 2023 roku. Nie ma co przedłużać. Będzie to takie turbo szybkie podsumowanko. Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Zacznijmy od tego. Mamy tutaj kalendarz za 2023 i 2022, więc otworzę sobie od razu na końcu, gdzie mam podsumowanie z tamtego roku. I powiem Wam szczerze, że jestem troszeczkę, nawet bardzo troszeczkę zaskoczony. Ogólnie w tamtym roku, w roku 2022, przejechaliśmy 48 066 km, a w tym roku, kurczę, to znaczy w poprzednim 2023, 45 919, czyli wychodzi na to, że o 2000 km zrobiliśmy mniej, mimo że wydawałoby się, że z roku na rok ta praca przewozowa rośnie. W samych kolejach dolnośląskich przejechaliśmy w 2022 45 750 km, a w poprzednim 43 430. Nie dawało mi to bardzo długo spokoju, bardzo długo, no 10 godzin, bo wczoraj wieczorem zacząłem to sobie liczyć i sprawdziłem sobie, ile razy mieliśmy jakiegoś ucznia w 2023 i w 2022. I wydaje mi się, że znalazłem tutaj odpowiedź na tą różnicę, że w tamtym roku przejechaliśmy mniej kilometrów niż dwa lata temu. A wszystko dlatego, że w 2022 tylko jeden raz jechał ze mną jakiś szkoleniowiec, a w 2023 aż 13 razy to praktykanci prowadzili pociągi za mnie i ja tych kilometrów sobie nie doliczałem. Więc 13 służb to dobrze, zaokrąglimy, no, dajmy na to, niech zrobią po 100 km, wiadomo, że u nas się robi po 200-300, no to chodzi 1300, czyli w kolejach dolnośląskich by wychodziło, że zrobiliśmy no prawie 45 tysięcy, więc wyszłoby na zero. Chociaż no, dobra, policzmy już tak, żeby było git, legitnie, jaką tu mamy średnią odległość za służby. 396. Hmm, 390. 250. Dobra, to policzmy sobie te 260. 260 razy 13 to 3380 km i dodajmy sobie to do 3430 i wychodzi 46 810 km. To tak zaokrągliliśmy, więc gdybym tylko ja prowadził te pociągi, to prawdopodobnie tych kilometrów byłoby więcej niż w 2022 roku. Ok, to przejdźmy sobie do porównania, ile kilometrów zrobiliśmy na osobowych, a ile na towarowych. Jak dobrze wiemy, 2023 rok, no to taki rok defektów podczas jazdy na towarowych. Jest różnica bardzo spora i nawet te wszystkie defekty, myślę, że nie wyrównałyby tu w takim samym stopniu, jak w ogólnej liczbie kilometrów. Bo w 2022 roku na osobowych zrobiliśmy 45 750, a na towarowych 2316. Tymczasem na osobowych tutaj wychodzi 45 000 9 km, a na towarowych tylko 910. Więc naprawdę jest tutaj 1400 km różnicy, więc tyle podczas tych kilku służb, na których mieliśmy defekty, na pewno byśmy nie objechali. Więc tutaj praca przewozowa na pociągach towarowych bardzo, bardzo diametralnie spadła. Rok 2023 kończymy z przewiezionym bruttem
rzędu 810 819, a netto 508 266. I to wychodzi tak, że w zeszłym roku przewieźliśmy 47 829 ton, a netto 27 600. 80. Dwa lata temu przewieźliśmy 52 381 tysięcy brutto i 30 920 netto. Czyli tutaj mimo tylu kilometrów różnica jest taka, bo dosyć bym powiedział malutka. Więc to jest bardzo zastanawiające, czy może ja coś w tamtym roku źle policzyłem. Jak będę w Kamieńcu, no to będę musiał zajrzeć sobie jeszcze raz do kalendarza za 2021, no bo tak jest zastanawiające. No to to będzie chyba tyle z takich podsumowań czysto jazd pociągowych. Przejdźmy sobie do podsumowania takiego roku typowo na YouTubie. W poprzednim roku mieliśmy kilka takich filmów, które jakoś dużo lepiej wybiły się na tle innych. Oczywiście na pierwszym miejscu nie mogło być inaczej. Film z dwóch defektów na ST44 i na ST48. To jest 37 dziennik maszynisty, który przyniósł nam 115 tysięcy wyświetleń. Na drugim miejscu jest to odcinek, podczas którego pokazuję Wam tego rozwalonego impulsa, który miał wypadek pod Rawiczem. Jest to 33 dziennik maszynisty i ma 69 tysięcy wyświetleń. Pożar Gagarina, jest to 48 dziennik maszynisty, to 62 tysiące wyświetleń. Popych DB Cargo Gagarinem, który robiliśmy, jest to 51 odcinek i przyniósł nam 54 tysiące wyświetleń. W ogóle ta taka trylogia trzech odcinków 50 odcinka, gdzie na 50 odcinku jechaliśmy sobie Endolino, przyniosło nam 55 tysięcy wyświetleń. Kilka dni później ukazał się odcinek, gdzie jechałem tym retro pociągiem Fiatem, to mieliśmy 42 tysiące wyświetleń i takie dopełnienie tej trylogii to Q&A i tam 7 tysięcy wyświetleń, co daje nam w ciągu jednego tygodnia 104 tysiące wyświetleń. I za chwilę właśnie później pojawił się 51 odcinek, popych tego Gagarka i 54 tysiące wyświetleń, więc 158 tysięcy w ciągu 7 dni. Kurczę, chciałbym, żeby takie wyniki były codziennością w 2024 roku. I dobra, lecimy sobie dalej. Liczba wyświetleń w 2023 roku 2 329 094. W 2022 tych wyświetleń było 1 059 487. Z czego same wyświetlenia tych filmów Dziennika Maszynisty w 2023 roku miało 1 940 349 wyświetleń, a w 2022 roku Dzienniki Maszynisty miały 813 891 wyświetleń. Liczba subskrypcji w 2022 roku wyniosła 10 438, a w 2023 9 286, co stanowi takie plus minus 9% mniej w stosunku do dwóch lat do tyłu. I to na tyle jest takich suchych danych. I teraz kilka słów ode mnie. Tutaj jeszcze właśnie podczas przeglądania starego kalendarza trafiłem na karteczkę, którą możecie kojarzyć z pierwszego sezonu Dzienników Maszynisty. Kacper, najbardziej znany z kolei. Dziękuję bardzo. Naprawdę po takim czasie nadal mi się ciepło na serduszku robi. Dobra, to jeszcze takie kilka słów ode mnie na temat właśnie poprzedniego roku. Jak widać po wyświetleniach, defekty nas nie omijały. Były to naprawdę ciężkie momenty, szczególnie właśnie gdy w ten jeden dzień te dwa defekty zaliczyliśmy na Gagarinku i na Tamarze. Szczególnie ten postój na szlaku, gdzie mieliśmy naprawdę fontannę tego płynu chłodniczego. I teraz taki dosyć niedawny defekt z tym pantografem w Strzelinie.
No naprawdę, to takie są smutne elementy mojej pracy, no ale niestety nie da się tak zrobić, żeby jakikolwiek maszynista przez całą swoją kadencję, przez swoją całą karierę pracy nie zaliczył żadnego defektu. To są po prostu maszyny, albo teraz komputery, które no co jakiś czas jakiś tam swój błąd wywalą, więc no nie da się tego uniknąć i jest to wpisane w każdy zawód, nie tylko w zawód maszynisty. Oprócz tego weszły te właśnie jakieś zakazy, które no były bardzo głęboko i tak dogłębnie komentowane tuż przed wprowadzeniem, że nie będzie można nagrywać kolei. Ja od samego początku podchodziłem do tego sceptycznie i prosiłem o to, abyśmy tak racjonalnie do tego podchodzili. Jak wyszło, na szczęście miałem rację i oby tak pozostało. Ten przepis, mam nadzieję, że będzie martwy, że wzór tej tabliczki nigdy nie powstanie, a jak powstanie, no to nikt nie będzie czuł takiej potrzeby, żeby go na siłę gdzieś tam wieszać i w dalszym ciągu będziemy mogli pokazywać piękno kolei, czy to z perspektywy pracownika, czy miłośnika kolei. Naprawdę, był to taki dosyć wymagający rok. Jest za mną przeprowadzka, podczas której przez miesiąc czy ponad miesiąc nie miałem dostępu do internetu. Często na moim kanale pojawia się masa materiałów, po czym jest taki nagła przerwa, że tych materiałów pokazuje się mało. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, znaczy w obecnym roku, takich przestojów w odcinkach nie będzie. Chociaż, no nie powiem, przy naszym trybie pracy nie zawsze człowiek ma ochotę, jeśli ma maraton czterech służb pod rząd, na których zaczyna w środku nocy, potem kończy w środku, na początku nocy, cztery dni później, to ciężko niekiedy znaleźć tą motywację, żeby usiąść przed tą kamerką i nagrać te kilka słów dla was. Tak było chociażby z KPP, które mimo takiego dobrego odbioru miały bardzo długą przerwę i to nawet dwie takie długie przerwy. Dobra, to chyba tyle. Nie będę przedłużał. Świeci się jeszcze, świeci. Jeśli mi się coś przypomni, to jeszcze nagram. Ale chciałbym wam bardzo podziękować za to, że byliście przez ten rok ze mną. Kolejny rok ze mną. Za to, że wyświetlacie, komentujecie, lajkujecie, że jesteście na Discordzie, na Instagramie, na Facebooku, że wspieracie mnie podczas transmisji czy na Patronite. Naprawdę bardzo dużo to dla mnie znaczy. O właśnie, to tak jeszcze powiem, że w poprzednim roku mieliśmy najdłuższą transmisję live z SimRaila. Ponad 14 godzin. Momentami już było naprawdę ciężko, ale udało nam się dotrwać do końca. Jeśli jesteśmy już tutaj przy SimRailu, to z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować całej ekipie SimRaila za to, że jakoś w taki dobry sposób ze sobą współpracujemy, że mam możliwość, żeby pewne rzeczy wam z lekkim wyprzedzeniem pokazywać. Mam nadzieję, że tak będzie w dalszym ciągu. No to chyba teraz już będzie na 100% wszystko, więc mogę te podsumowanie dokończyć. Naprawdę wam dziękuję serdecznie za to, że ze mną jesteście, że mówicie jakieś, to piszecie dobre słowa. Jeśli jest jakaś krytyka, to w głównej mierze jest to taka konstruktywna krytyka, za którą również dziękuję. Oprócz tego chciałbym podziękować Przemkowi, mojemu montażyście, który harata te dzienniki maszynisty i jakieś takie główniejsze rzeczy na kanale, które mają mieć jakąś taką lepszą jakość niż to, co ja wrzucam sam. Dziękuję wszystkim założycielom Discorda, Kaczmarowi, Arkowi, Danielowi. Naprawdę, bez nich tej społeczności by nie było i bez nich nie poznałbym takich super osób jak Tadziu, Felek. Naprawdę, tak z pamięci to ciężko mi teraz wymienić wszystkich. Widzicie, nawet Madziulki zapomniałem wymienić. Tobie też, Madziulka, dziękuję za to, że kolejny rok mnie wspierałaś w tym, żeby tworzyć kanał Mój Dzień w KD. No cóż, czekajcie, co by tu jeszcze? Dobra, nie przedłużam. Miało być szybkie podsumowanie w 2 minuty. A mamy jasny gwint 19.
Ja tu sobie pewnie poprzycinam, to wyjdzie może z 10. Kurde. Okej, okay, nie, dobra, to weźmy za 2023 i symbolicznie zamykamy rok 2023 na kanale Mój Dzień w KD. Raz jeszcze Wam serdecznie za niego dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia podczas kolejnej okazji. Siemaneczko, cześć.